Hej, cześć, witajcie! Moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 22 odcinku z Gothica 2 Returning. I wybaczcie za tygodniową przerwę z Gothica, z tego względu, iż po prostu nie miałem za bardzo ochoty, a na siłę nie chciałem nagrywać tej gry, więc sobie ją odstawiłem. Druga sprawa jest taka, że po prostu nie wiem, czy jutro znowu wrzucę Gothica, bo jutro będzie Sniper Elite i FIFA 14, więc jakoś to będę musiał, nie wiem, podzielić, ale myślę, że Gothica powinienem w sobotę i niedzielę być może. O kurde, oż fuck, teraz to się mogę doigrać od tych stworzeń. Dobra, odpuść. Jezu, czemu ty się zatrzymujesz, idioto? A, ptak jeszcze mnie goni, dobra. No już odpuściłeś sobie, dzięki. Okej, dobra. Podziękowałem już stworzeniom za ich usługi. Marne usługi, tak naprawdę żadne. My po prostu idziemy teraz do miasta. Sprawdzić, czy ta fajka wodna działa, chociaż ją próbowałem. I no od jakiegoś czasu nie dostawałem w ogóle żadnej many. Nie wiem. Jak dla mnie to jest błąd. Może na tej wersji nie działa. Może na najnowszej. Tego nie wiem. Ale tak czy inaczej odpuszczę sobie to. Bo jednak to byłaby strata czasu. A nasza misja związana z opiekunami jeszcze się nie skończyła, a wręcz przeciwnie, się dopiero zaczyna, więc no troszeczkę mamy jeszcze pracy nad tym. Zrobiłbym sobie tu autosave'a. Okej, dobra, zrobione. No to mamy teraz tego bandytę. Znowu ty? Chcesz się znów? Nie, skądże. Hej ty, natychmiast się zatrzymaj! No kurde. Czego chcesz? Jeśli nie chcę. Zejdź mi z drogi. Na napysk, czas się. Dobra. Wywalone mam na ciebie. Jakbym mógł, to bym cię jeszcze mógł posłać na tego smoczego zębacza. Ale no niestety. Chyba jednak trzeba będzie zrobić loadinga. No bo niestety nam to nie wyszło, tak jak ja to przewidywałem. To możemy jeszcze raz spróbować w inny sposób. Możemy się zawsze przekraść. Wtedy będzie najlepszy sposób. O właśnie. I już żeśmy ominęli tego bandyckiego szczura. O, i w ten sposób uniknęliśmy zgonu. O to mi chodziło. To jest jak najszybciej dotrzeć tam, gdzie ja bym chciał. O, tu mamy chyba bodajże skrót. Tak, tu będzie skrót, do którego się będziemy mogli dostać. Doigrałeś się! To już koniec, śmieci! O, fajnie, że mi się to w ogóle udało. Kurde. To było naprawdę w ciul udane. Nie ma co. Jak w takim tempie się będę uwijał, to nawet do tego drugiego opiekuna się nie... Znowu! Kurde, kici w oko. O, i teraz to możesz mieć, wiesz, wywalone na wszystko. Tak. Dotrzemy do miasta, pójdziemy się przespać i możemy pójść do Corini. Do wieży Xardasa, bo nieopodal tej właśnie wieży jest kolejny opiekun, który nam ma wskazać cel misji. Ale tu ciemno w pizdu i to jest dla mnie wada. Przy ciemnościach będzie mi ciężko cokolwiek widzieć, ale tu mamy jakiegoś bandytę. Tu bym walnął save'a dla zasady. Okej, dobrze. Zapewne mamy bandytów.
I fajnie by było, jakby ich się minęło. Chyba, że się nie da, to wtedy trzeba... Doigrałeś się! O, właśnie, mamy tu bandytę. I fajnie by było jakoś go wykończyć. Chyba już możemy mieć sposób na niego. O, i teraz co? Teraz będziesz tak kombinował. Doigrałeś się! Ała! Tej... Oberwał mi się jednak, czy nie? To jak to tak w końcu z tym? No bandyci! Bez jaj, panowie. Dobra, zjarany. O, tu już jeden zabity. Okej. Jak mi się troszeczkę dostał, tylko teraz mam problem z drugim bandytą, bo on będzie mnie gonił bez przerwy. I fajnie by było, jakbym go jakoś spławił. O kurde, co? Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Co mnie blokujecie, drzewka wredne? Teraz z wami zrobię porządek, dopiero będziecie mieli... O kurde. Dobra, jest was więcej. A jednak się przeliczyłem. A jednak może zacznę uciekać. Uciekaj! Najszybciej jak tylko... Dobra, shut the fuck up. Okej, tylko teraz muszę coś zjeść, jakiś krzak. Cokolwiek. O, chociażby może być nawet to. Jakiś alkoholik. No jest, spokojnie. Żeby przynajmniej jakoś zregenerować tą manę. Trochę się nachleję. Ale nie patyk, kurde ty. Oj, tam mamy właśnie bandytów dwóch, tylko którego najpierw ubić. Czekaj tylko, bydlaku. Okej. Co? Nie zginęliście? Wy chyba sobie teraz żart stroicie. Nie, nie. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Shut the fuck up! Zginiecie obydwaj. Obiecuję wam to. Dobra, skończyli mnie gonić. Odpuścili sobie, idioci. Teraz może jeszcze raz zjemy tego krzaka. Jak to śmiesznie brzmi. Zjeść. O kurde. Chyba po mnie, nie? No, no właśnie, po mnie. Dobra. Zamkniesz ten smarkaty ryj, albo ci go obsmaruje, nie wiem, gównem. O, goni mnie. Zawzięty. Bandzior. Te, chyba się zbugował. To tak bardzo. Moment, moment, wypiję miksturę many. O, i się zbugował na dobre. No, to już po nim. Tak bardzo chciałeś się bugować w tym drzewie, to teraz masz. O, masz tu jakieś rarytasy. Czyli biedny nie jesteś. No, skoczże, kurde. Się też musiałeś nadzieć na to drzewko. Jakaś szpada. Mamy, ale co to za pierścień? O kurde. Czy ja słyszałem kolejnego bandytę? Goni mnie? Ho. A to dziwne. Dobra. Wywalone. Jeszcze bym tego jednego bandytę zdjął. Bo wiem, że to jest możliwe. Tylko dobrze to zaplanuj. To musi zadziałać. Jest tam ostatni bandzior. Ciekawe skąd oni się tam wzięli. To jest moje pytanie. Czekaj tylko, bydlaku. Spłoniesz szybko. O! Mocne! Mocne! Dobra, chyba już wszystkich tu bandytów obiłem. Możliwych. No ładnie, ładnie. Co? Jeszcze jeden? A, mieczek se spadał. To moment, muszę go podnieść z powrotem. Tego akurat nie pojmuję za... Kurde!
Gałąź mnie blokuje. To jest śmieszne, no. I głupie. Jednocześnie, dobra. Sobie spadał mieczyk. Gdzie to jest? Gdzie ta szpadelka? Ha? Jest. Akurat to jest pałasz. Ale szpada i pałasz to widzę, że są podobne. Więc w nazwie nie ma jakby większego znaczenia. O kurde, mnóstwo tych ziół. I teraz akurat warto je zbierać. Tu grzybki jeszcze mamy. To akurat dobrze się składa, bo się przydadzą również do różnych rzeczy. Okej, okay. Teraz mamy 100 skrzynek. O, Elfrich! A jednak cię przenieśli tutaj. No proszę. No to przynajmniej miałem mniej trudu, bo to było tylko 3 bandytów, a w Noc Kruka bez tego modu było ich o wielu więcej. Może z 5-6. O, tu widzę, łatwiznę zrobili z tego. Okej, Niemożne. No dobra, super. Tu nie można. Co ja tu chcę? Niemożne. Co ja w ogóle chciałem? Niemożne. Takie pytanie. Oj, chyba moja pamięć właśnie osłabła. A, właśnie, miksturka. O to mi tylko chodziło. Dobra, teraz tak. Trzeba będzie sobie skupnąć trochę miksturę. Niebiosą, niech będą dzięki. Siema. Nie ma już bandytów. Ocaliłeś mi życie. Mhm. Kim jesteś? Mam na imię Elfrich. Pochodzę z miasta. O. Mistrz Torben powiedział, że gdzieś zniknąłeś. Ci bandyci porwali mnie i uwięzili. Mhm. To niedobrze, ale oni już nie żyją. Co właściwie się stało? Poszedłem na umówione spotkanie z dziewczyną. Ma na imię Lucia. Razem planowaliśmy uciec w góry, jak najdalej od miasta i jego problemów. Przyszedłem na miejsce, ale wtedy nagle wyskoczyli bandyci i związali nas. Próbowałem walczyć, ale bezskutecznie. Było ich więcej. Swoją drogą, nie widziałeś ich może? Opowiedz mi o Lucii. Lucia mieszkała w dzielnicy portowej i pracowała dla tego drania Bromora. Jest bardzo piękna. Czego od was chcieli? Udało mi się ich podsłuchać. Nie zrozumiałem wszystkiego, ale chyba planowali sprzedać nas w niewolę. Dokąd planowali was zawieźć? Gdzieś na Korinis. Ale bez statku chyba nie można się tam dostać. Zaciągnęli mnie na przystań przy piaszczystym brzegu. Jacyś piraci mieli tam obóz. Jeden z bandytów poszedł rozmawiać z piratami. Kłócili się dość zażarcie. Sądzę, że bandyci chcieli, aby piraci ich przewieźli. Ale tamci nie zgodzili się. Bandyci zaszyli się tutaj i postanowili czekać na dalszy rozwój wypadków. Wyglądało na to, że nie mają żadnego pomysłu. A potem zjawiłeś się ty. Gdzie jest ta przystań piratów? Nie tak daleko od przystani w Korinis. Stań na pomoście i patrząc na morze, wsiądź do łódki i skieruj się w prawo, płynąc wzdłuż wybrzeża. Wydaje mi się, że przystań znajduje się w pierwszej małej zatoczce, którą napotkasz. Piraci w Korinis? Nie wiem o nich zbyt wiele. Po raz pierwszy widziałem ich właśnie na przystani. Zawsze starali się nie rzucać w oczy. Jeden z nich jest poszukiwany w Korinis. Boją się, że zawisną. To dlatego żadnego z nich nie spotkasz w mieście. Mhm. To sporo informacji. Lucia porwana. Piraci handlują ludźmi. No super. Znalazłem list od Lucii. Co? Daj mi go! Spokojnie. Nie! Nie mogę w to uwierzyć! Nie, nie wierzę! To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła! Zabierz ten list, nie chcę go! Ona do mnie wróci, wiem to. Jak sobie chcesz, zobaczymy. Naprawdę, powinieneś wrócić do miasta. A myślałeś, że co zrobię? Od razu pójdę do mistrza Torbena. Będziesz teraz szukał bandytów? Wygląda na to, że tak. Jeśli odnajdziesz Lucię, zabierzesz ją do miasta, prawda? Zobaczę, co da się zrobić. Dobra. Możesz już iść, jesteś wolny.
czyli kolejny zaginiony obywatel Korinis jest chwila. Wolny, ale... Dziękuję za ratunek. No spoko, tylko się nie zbuguj do reszty. Czyli jednak... Ja pierdolę. Co za bałwan. Dobra, jak tam chcesz, możesz się bugować do woli. Tylko przydałoby się, jakbyś się odsunął, bo to są skrzynia, ja chciałbym je przeszukać. Wiesz? Nie, no idiota. Odłóż broń! O, może teraz to, może to mu pomoże. Nie wiem, trzeba wszystkiego próbować. No ja dalej się buguję, okej. Moment, save'a zrobię. I teraz próbuję te skrzynki przeszukiwać. No, nie mam się czego obawiać. Już złamałem wytrych, to znaczy, że znowu wczytujemy. Zobaczymy, co w tych skrzynkach będzie. Ciekawego. Okej. Zapamiętuję już coraz więcej tych sekwencji otwierania skrzynek. Okej. To było akurat łatwe. W miarę. A to może być cięższe. O, widzicie? Chciałem tak spróbować. Ale chyba będzie ta sama sekwencja. Tak przynajmniej zakładam. Nie mówię, że to będzie pewne i stuprocentowe, ale... O, widzicie? A jednak nie. Jednak jest inaczej niż ja myślałem. Okej, okay. Skoro już tak, to za niedługo być może się rozpocznie jeszcze jedna seria u mnie, jak skończę w ogóle Sniper Elite'a. No nie wiem, zobaczymy. Kurde, teraz to żeśmy już połamali tych wytrychów do reszty. Aż trochę bez sensu, a tam mieliśmy już chyba 5% zdolności. Moment, dobra. No i widzicie, jak to jest się łatwo pomylić. Ile żeśmy tych wytrychów stracili? Pewnie sporo. No, nam mało zostało. A ja chciałem to otworzyć profesjonalnie. Ale dajmy sobie już spokój. Dobra, jakaś laska. A, czyli mało takie interesujące rzeczy. Elwirik się dalej buguje. A to niech się buguje. Ja mu dam spokój. Może pomyśli kiedyś swoją tą pustą, sztuczną głową, że jest coś takiego jak myślenie. Ale to raczej wątpię. Żeby się to kiedykolwiek nadarzyło. Teraz biegniemy do Korinis, wypoczniemy trochę i do wieży Xardasa byśmy się wybrali ponownie, ponieważ tam będzie nas czekać kolejny opiekun. A jeszcze nie chcę zdradzać kto. Zobaczycie, jak już będę na miejscu. Tak jak powiedziałem na początku, fajka wodna nie chce działać. Tak pisałeś to w komentarzu. No i niestety, no nie wyszło. Bo może nie ta wersja, co trzeba. Ale no trudno. Znajdziemy jeszcze jakiś sposób, żeby tą manę jakąś tam powiększyć. A jak nie, no to się pomęczymy. Do gospody się pójdziemy przespać. Będzie najbliżej. Wtedy będziemy mogli się już wybrać nawet do tej wieży Xardasa. Ja pierdolę. W pizdu tych ścierwojadów. Kto je wszystkie powybija? Co?
Co płaczesz? Twój czas jeszcze przyjdzie na śmierć, spokojnie. Jeszcze możesz sobie pokwiczeć, popłakać. Dobra, teraz gadamy z Orlanem. Oczywiście. Mojuszką można ufać. Dobra, co możemy sprzedać? Na pewno te główienka. Które jeszcze możemy sprzedać? Nie mam czasu na takie rzeczy. Skóry wilka. Co jeszcze? Co jeszcze? Ciągle to samo. No, ciągle to samo niestety. Nic mnie już nie dziwi. Te gówna posprzedaję, żeby zarobić na tym nie dużo. Nie można na tym polegać. No, to można sprzedać również. Posłuchał mnie niepotrzebne. Powinien był wiedzieć lepiej. Super, aż się cieszę normalnie. Ode mnie nikt się nie dowie. Coś jeszcze? Powinien był wiedzieć lepiej. Myślę, że to chyba już wszystko. Nic mnie już nie dziwi. Ten cień da się sprzedać, tylko on ma wartość jednej sztuki. Słuchać. To jest niepotrzebne w zupełności. To naprawdę nie mój problem. Dobra. Nikt nie chce tego słuchać. A czy ja... Czekaj. Mam swój pierścień w dalszym ciągu? Nie można na to polegać. Aha, to jest pierścień magii. Inaczej bym się do tego zabrał. Okej, to już co innego. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Mnie mówili co innego. Nikt nie chce wiedzieć. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. No, śpi. Dobrze. Okej, zadziałało. Jak chciałem. Drzwi mi się nie chce zamykać. No, co? Czemu nie skaczesz? To mnie wcale nie dziwi. No, i tak ma być. Zaraz dojdziemy do Corinis. Jeszcze przetestuję tą fajkę wodną. Raz, szan dwa. A jak się nie uda, no to wieża Xardasa i rozmowa z kolejnym opiekunem, który wyda nam misję. Ciekaw tylko jestem, co to będzie za misja, bo pierwsza misja to był demon Lucian. No, który nie stwarzał problemu. Znaczy dla mnie to by na pewno stwarzał wielki problem. Ale dla takiego wojownika, który był przypakowany, miał porządny miecz, no to nie było problemu żadnego praktycznie. Okej, dobrze. To jak już tu jesteśmy, to jeszcze sprawdźmy, co w tym Corinis może by było zrobić. Na pewno Elbrich już wrócił do miasta. Torben go musiał chyba obściskać monetami. No bo, a w sumie zapomniałem, on jest zadłużony, on nie ma monet, on musi żyć na długach. Przed śniadaniem bierze pożyczkę, żeby mu na kanapki starczyło. No bo kurczę, on codziennie 200 sztuk złota sobie pożycza. Gdybym sama tego nie żeby mu nie brakowało na życie. Przyszło nam żyć w niedobrze. No i tak potrafi przepić 200 w ciągu dnia. Nie, on w ciągu poranka tyle wydaje. To jest w ogóle niewyobrażalne, jak tak w ogóle można. Dobra. Ale Beliar nie znosił widoku światła. Ile mamy punktów nauki? 16. A sztuk złota malutko. O, Elbrich wrócił. Ej, ty. Dziękuję, zaraz. No dobra, cieszę się. A Torbena gdzie zgubiłeś? Aha, on se siedzi i się obbija. O, dobra. W końcu. Elbrich wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna kusa spódniczka. Przyjmij to złoto. To dzięki tobie odzyskałem czeladnika. No, widzicie, tak jak mówiłem. On bierze se 200 pożyczki. Ale teraz mi dał. Więc wie, na co w ogóle dawać to złoto. Masz jakieś wytrychy, bo wiesz, u mnie bieda. Nie masz, ty kurde. Dziadu. Pożałujesz tego. Ten piłuje jak narąbany. Od ciebie bym kupił te całe... Co mogę? Mogę. A, nie masz prędki, ty szujo. O, nauczyłbyś mnie ostrzenia broni.
To by się przydało, powiem tak. Хорошо. Смотри, я научу. Берёшь и загадываешь. Первое, но придёт. Fajnie, że to nie działa. Zbugowane gówno. Zajebiście normalnie, a ten harad. Chwila. Stój. To z... Dobra, nie ma co tracić czasu. Widzę, że jednak nic tu już nie można zrobić. Teraz tak, biegniemy do tej wieży Xardasa. Jeśli tam będzie rzeczywiście ten opiekun, mamy to jeszcze serce Luciana? Lol, nie ma, to dziwne. A może go dostaniemy z powrotem od tego drugiego opiekuna. Dobra. Przyspieszyłbym nieco kroku, żebym nie musiał się wlec z tym. A jak tylko nam się to uda, to rozpoczniemy kolejną misję. Jeszcze nie wyruszamy do Jarkendaru. Jeszcze bym tutaj posiedział w Korinis. Może jeszcze z dwa razy tyle, ile żem już nagrał. Czyli może to wiedzieć drugie 12 godzin, jak nie więcej. O, tu mamy aż ponad to niebezpieczeństwo, którego wolałbym uniknąć. Bo i tak jest u mnie ciężko z maną. Więc to tym bardziej. Pierścień Dagota założony? Założony, dobrze. Żeby nie było po prostu. Okej. Myślę, że mnie tu nic nie zaskoczy za ten czas. Chociaż gobliny. Gobliny są tu jeszcze. Chyba. Są tu? Czy już zostały powy... O, złoto, złoto. Nic mi tutaj nie uniknie. Są te goblinki tu jeszcze? Aha, no tak, trzeba znowu zrobić save'a i ucieknąć im jakoś. No bo inaczej się nie będzie dało. Dobra, to im uciekamy zatem. Nie wiem, czy nam się może udać. Tak jakbym ja to chciał. A, biegł dość długo. Ale ten wilk dalej mnie goni, czy tam barg. O Jezu, to był nasz błąd. Śmiertelny błąd. Jezu, co ty zrobiłeś ze sobą? Człowieku, przecież to było kalectwo gwarantowane, no. No, no, Bezio jest taki mądry, że już nawet się potrafi z góry zrzucić. No i znowu trzeba wpieprzać te roślinki. No dobra, biegaj. Co się będziesz zastanawiał? Masz mi tak biec, żebyś im uciekł, rzeczywiście. Dobra, wyczuwam już tego warga. O! Prawie mnie chapnął, znowu bym nie chapnął. Dobra, wal się. Zaraz cię dojadą strażnicy. Ło! Chodź tu, bydlaku! Ło w pizdu! I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony! Te zajebiście, czekaj, czekaj, jeszcze bym tego wilka przeszukał. Czy warga. Okej, dobra, dzięki. Ło! A się tak nagle pojawił i mnie ochronił. Zajebiste. Dobra. I tak ty zdjęś. Siema. Dagot niemnogo rozkazał osobno pro twoją pobiedę nad Lucianem. No, choć nie bez pomocy jednego z Haradrimów. Aha. Waistin, ty lubimiec bogów. Super. Так ты хранитель? Значит, я нашел тебя. А мне уж... Ты не мог меня не найти. Так, ладно, Дагот... Я пришел и спросить у тебя твое... О, стихии, как неожиданно. Да, мастер. Хорошо, тогда не... Так, готовы. Да, мастер, я готов. Отлично. Итак, я Морис, второй страж бога Белиара и восьмой хранитель священ... Слушай же внимательно. То, что Люциан мертв, это, конечно, хорошо.
Но ваши с Наготом действия вызвали гнев бога тьмы. Этот демон был сборщиком душ для темного бога. Он пожирал души своей жертвы своего хозяина. Мы, хранители, не можем допустить этого, естественно. В общем, твое второе задание состоит в том, чтобы вернуть Бель. И что же это за приношение? Надеюсь, мне не придется? Нет. Когда ты убил демона, ты взял его сердце. Само оно. Кроме одного. В этом сердце хранятся души тех, кто пал жертвой этого демона. Люциан пожирал не... сборщик душ темного бога. И как нам ему вернуть их? Ну, на первый взгляд, все достаточно просто. Души можно извлечь из сердца демона. А в монастыре умага... Найди эту книгу, сделай все по инструкции, а потом отправляйся к ближайшему алтарю. И отслужить молебню темному богу, принеся ему в... Вот, возьми сердце демона. Да, и еще, не забывай про то кольцо, которое тебе дал Дагод. Помни о том, что Белиар, теперь ступай, сделай все, что я тебе... Заебище. Chyba nam oddał właśnie to serce Luciana. Okej. To teraz musimy się przejść do klasztoru magów ognia, aby zdobyć tą książkę. No to nie będzie takie łatwe. To będzie wręcz aż trudne. Ale myślę, że podołamy temu wyzwaniu. Nie... Bądźmy tacy już po prostu... tacy dalecy od myśli, że nie skończę tej gry, bo ją skończę, tylko trzeba jakoś to obmyślić, tak? Żeby się to udało. Okej, teraz mnie będzie banda goblinów gonić. Co raczej nie powinno już mi sprawić trudności. Dobra, walcie się. Zwalcie jeszcze. Żeby wam smutno nie było. Się typniemy tam szybko tego klasztoru i po prostu rozpoczniemy te poszukiwania tej książki. Moment, krzaki jebut. Dobra, na wszelki wypadek zjadłem to. Jakby na przykład mi się nie udało tam dotrzeć szybko, to mi zawsze będzie pomagało. Mamy pierścień założony, więc nie będzie nam szkodliwe użycie rytuału. Tam jakaś książeczka jest w tym klasztorze. Więc tylko gdzie? O to mi tylko chodzi. O! Też mam zbierać te dzikie jagódki leśne, bo z nich można zrobić tam bodajże jakieś mikstury, które dają stałą ilość życia. Bodajże. Coś takiego. I to niby ma działać. Ale dobra, to może już o wiele później się tym zajmiemy. Teraz nasz cel to klasztor magów ognia. Trzeba będzie tą książkę wziąć. Będzie dość ciężkie wyzwanie. Poszedłbym sobie najchętniej skrótem, jeśli to by było możliwe. No kurde, co się zahaczasz? Mnie naprawdę zaczyna irytować, jak takie coś występuje. A pójdziemy sobie skrótem, będzie szybciej i lepiej. Nie będzie mniej większych problemów z tym. Tu szczury lądowe pewnie nas zaraz zaatakują. Gówno mi możecie zrobić. Nawet nie umiecie się wspinać, więc darujcie sobie. Będą próbowali, ale nie dadzą rady. Za ciężko mają ze mną. No, spieprzyłem im tak szybko, jak się tylko dało. No i skutecznie zadziałało. Parszywe gówna, chciałbym mnie zabić. Nie ma mocnych dla mnie. Dojdźmy już tylko tam, gdzie trzeba. Weźmy szybko tą książkę. I jesteśmy wolni, jakby powiedzieć to, od drugiego opiekuna. Tylko ich jest jeszcze chyba około 4 do spotkania i wykonania misji, więc to nie ma łatwo.
będzie wręcz masakrycznie trudnie. Masakrycznie trudniej niż na przykład z Jarkendarem. Bo to już nieraz wykonywałem, więc to nie ma problemu. A to jest jakaś dla mnie nowość w jakiejś mierze. Więc jest z tym jakiś problem. Nie wiem, przynajmniej tak myślę, że po tej misji moglibyśmy skończyć odcinek, żeby nie był strasznie długi. Jeszcze bym trochę pograł w FIFA, bo końców mam mało, a nazbierałbym sobie ich, czemu by nie, na kolejne jakby takie jednorazowe openingi. A dzisiejszy opening był naprawdę szczególnie wyjątkowy, no bo rzadko by mi się trafiał taki piłkarz jak De Gea, więc to jest naprawdę coś. Poprzednim razem jeszcze mi się trafił Vermaelen, a też jest znany. Jeden mi się trafił tak z Arsenalu, a drugi z Manchester United, więc to nie są jak byle jakie dropy, tylko naprawdę dałbym za nich porządną cenę, ale De Gea jest tak dobrym bramkarzem, że aż szkoda go sprzedawać. Założę się, że w tej na dzień dzisiejszy jest lepszy od Casillasa. Ja się założę tak. Ale ta jego obrona, tak jak wymachnął tymi łapami, kurde, na górę, to no to było skuteczne. To dzięki temu obronił to. No jakby nic nie zrobił, no to miałbym problem z przedostaniem się z ligi 10 do 9. Nikt nie słucha. A w przeciwnym wypadku bym normalnie coś zniszczył. Okej, dobra, wywalone. Jesteśmy w naszym klasztorze. Teraz przydałoby się zrobić coś takiego jak właśnie już tutaj dojść do tej komnaty. Ale tu będzie problem, bo będzie strażnik i ciężko będzie się tam przedostać. A tam jest książka, jesteśmy już blisko. I teraz zrobimy save'a. Jeb. Okej. Jo. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. A wiesz, że mam wywalone na twoje ostrzeżenia? Za coś skombinuję. Mam tu czar snu? Jeśli mam. O, jest. O, kolego. LOL. Dlaczego on? To nie sработает. Co ty pieprzysz? Człowieku, wysrałeś manę. Dobra. Cofnijmy się do tego momentu. On zarąbiście. Ja zaraz się dostanę po tą księgę. Spokojnie, człowieku. Ja jeszcze mam parę trykasków. O, na przykład to. I teraz masz problem, ziom. Nie wolno. Aha, fajnie, że się cofasz, idioto. Jest. No super, super. Rewelacja. Ja chcę tam iść. Inos ukaże cię. No nie dostanę się tam za Chiny. Jest jakiś sposób? Halo? Noż kurde. Normalnie mnie coś aż zaraz weźmie. Nie no, patola. Ale mam inny sposób. Aż warto go spróbować. Okej, dobra. Mam ten święty młotek. Fajnie, że mi to automatycznie chowa broń. Nie wiem, jakieś pole elektromagnetyczne. Co za koleś. Ja jestem tylko naprawdę ciekaw, jak ja to zrobię.
Nie no, ładnie mnie potraktował. Szuja rąbana. Przecież ja nie wrócę. Nie, znaczy nie tyle, że nie wrócę, tylko tam nie wejdę, no. Człowiek, nie wiem. Co za koleś. Chcę tam wejść. Nie wolno ci. Yeah. No super. Powalone to jest dla mnie. No, to jest po prostu powalone. Chcę się tam dostać. Chcę. Próbuję, staram się, a to gówno. Oj, oj, oj. I teraz kombinuj. Co tu zrobić, żeby po prostu się jakoś tam dostać. Rebelka. Inos. Czekaj, mam chyba już tak zajebisty plan. Tylko jak teraz to wypali, to może mi to wyjść. Tylko coś czuję, że to może być jednak jakiś fail. Okej, może tu się tak skryjemy. O kurde. To mi strzała zasadził. Rąbany, trzeba przyznać. No kurde, no. Dajcie mi jakiś pomysł. No jak nie, to sam sobie znajdę ten pomysł. A tego nie chcę robić. To przecież tylko po włosku. Można to było zrobić. Gdzie ta księga? Chyba to jest to, czego szukam. Nie wolno. What the fuck? O Jezu, co ja zrobiłem teraz? Aha, no i teraz będzie problem z zawróceniem, no właśnie. Jaki wandalizm z tej gry się zrobił. No. Rewelacja! Jakie gówno! Nie, nie wierzę w to. Po prostu. Moment. Okej, okay, jakoś się przedarłem. Jednak to działa. Ta rada. O, jest ofiara duszy. Może jeszcze tu coś poczytam ciekawego. Chociaż na razie nie powinienem. A już tym bardziej otwierać tej lampy nie powinienem. Teraz tylko jakoś wrócić. Stąd bezpiecznie. Może jeszcze raz z zęba tego ziela skorzystamy, albo... Moment, save'a zrobimy. Teraz spróbujmy jakoś tak wrócić, okej. Inos. Dobra. Mnie się już i tak udało, mamy tą ofiarę duszy. Teraz zwijamy się stąd. No, ciekawa rada, działa. Zębate ziele pomogło w tym wszystkim. No teraz tylko uciec, zrobić co trzeba, zrobimy rytuał i jakby to powiedzieć, zajmiemy klątwę z demona Luciana, bo to, żeśmy go ubili i wzięli serce, to nie znaczy, że problem załatwiony, bo problem dalej jest zaistniały, a jego źródło trzeba zniszczyć. No, ale to akurat było ciekawe bardzo. Myślałem, że mnie zadupi za trzecim razem, ale darował mi. A nawet nie wie, że ja mu ukradłem tą książeczkę. On ma na to wyrąbane. I bardzo dobrze. Przynajmniej mniej ofiar będzie. A jeszcze mniej jak zdejmiemy klątwę. Najlepiej będzie, jak się teraz stepniemy. Będzie nam łatwiej i szybciej niż tak łazić na piechtę i marnować czas. Kiedy już będziemy mieli to wykonane, to być może skończymy odcinek. I w następnym odcinku będziemy robić jeszcze jedną misję opiekunów. I tak dokąd nie uda nam się przejść tej próby. Tylko zależy, jaka będzie trudność tych misji. A miejmy nadzieję, że sobie będziemy dawali radę. Mamy tą ofiarę duszy i chyba na razie jej nie powinniśmy czytać.
dowiemy się tej historii, jak już będziemy mieli wszystko, co trzeba. Aha, bo tam jest jakiś chyba przepis. Mamy w ogóle jakieś mędzurki? Mamy, spokojnie. Wystarczy na wykonanie jakiejś receptury. Okej, dobra, mamy nasze drzwiczki. Dziwne, że się znowu zamknęły. No teraz tam wbijaj. Dobrze. I teraz najlepiej będzie, jak to zrobimy u Xardasa. Będziemy mieli najszybciej. Bo tam jeszcze mamy właśnie posąg Beliara. I on nam będzie potrzebny do tego, aby zrobić ten rytuał. Teraz trzeba będzie to zrobić w taki sposób, że sobie pójdziemy skrótem, dzięki czemu szybciej się dostaniemy do niego. Dobra, wywalone mam na krwiopijce. Mogę sobie robić co chcą, ale nie dorwią mnie. Za daleko im do mnie. Tam pewnie mamy trochę tych polnych bestii. Wargów też pewnie mamy w cholerę. A no tak, musi być. Dobra, jeszcze troszeczkę i już jesteśmy na miejscu. Troszeczkę się jeszcze pomęczyć. Dobra, skoczę sobie teraz. Okej. A sobie podniosę te śmieci. Bo i tak z nich nie będę korzystać. Na sprzedaż pójdą. Moment. Okej. Gdzie jeszcze? Jakieś syfy? A, no dobra. Szczurek chyba będzie... No, teraz szczury będą mnie gonić. A im... Nie warto ich bić już. Podają mało expa. A zważając na to, że czasu już za dużo nie mam, to... Trzeba byłoby się już żwawiej poruszać. To zjemy sobie nasze serafiski. Dobrze. Teraz biegnij. Fajnie, że muszę zacząć biec stojąc w miejscu. To jest naprawdę inteligentne rozwiązanie. Oczywiście mi się to nie podoba, ale no cóż poradzić. Dobra. Mamy już niedaleko drogę do wieży Xardasa. Pogadamy jeszcze z tym opiekunem, jeśli można. A jak nie, to do Xardasa. Najpierw chyba do stołu alchemicznego. Przeczytać tą księgę. I wykonać to, co trzeba. I do posągu Beliara. Zobaczymy, co się stanie za ten czas. Może dostajemy jakieś super moce. Zobaczymy. Przydałoby się, powiem szczerze. Jest tak trudno tutaj, że supermoc by nam ułatwiła życie. Po drugie, gramy na poziomie normalnym, więc nie ma ani łatwo, ani trudno. Jest sobie tak po prostu. Taka neutralna neutralny poziom trudności. Dobra, teraz warto by było znowu zjeść takiego Serafisa i przebiec to. Dobra. Bardzo dobrze. Teraz im uciec. No, idą z tymi kijami. Jak prawdziwe kozaki. Dobra, już. Spokój. Dziękuję. Świetnie. No. Trochę czasu nam to zajęło, ale się udało bez zbędnych problemów. Co, gadamy z nimi? A nie, to trzeba już wejść do tej wieży Xardasa. Okej, oni dalej stoją z tymi mieczami. No ja sobie dobrze, przynajmniej pilnują tego miejsca. Okej, teraz sobie wbijamy do tej wieży na pierwsze piętro. Mamy nasz stół alchemiczny. Chyba teraz trzeba przeczytać tę księgę. Zróbmy save'a. Okej. Mamy tą księgę. Interesne. Aha, dawno dusza każdego stworzenia tego świata została uznana za jedną z najcenniejszych ofiar bogom. Tym, co przynosili ją bogowie, zazwyczaj użyczali ich łask.
pokutę i błogosławieństwo. Czasem nawet najpoważniejszy grzech odpuszczono, jeśli pokutnik ofiarował ten dar. Zatem trzeba było mieć umiejętności, aby wyodrębnić substancję duszy bez zniszczenia jej boskiej istoty i struktury. By złożyć tę ofiarę, należy przygotować wyciąg z duszy, który będzie służył jako ofiary. Potem trzeba powiedzieć modlitwę i pochwalić Boga przy jego świętym ołtarzu, aby przygotować się na wyciąg z następujących składników: mędzurkę, substancję duszy, siarki, akwamaryn, czarną perłę, o kurde, esencję many i łodygę baginnego ziela. To zaraz, co mamy z tych rzeczy? Mamy akwamaryn, to dobrze, nie mamy czarnej perły, to jest nasz brak. Bagienne ziele mamy w ogóle. Bagienne ziele, sprawdzę. Chyba też go nie mamy. No i mamy problem. Mamy dość poważny problem. I to mnie będzie martwić. Kurde. Dobra, co tam mamy mieć? Ja je to już znaję. O, tak, mędzurkę mamy, substancję duszy, czyli serce mamy, siarkę mamy, akwamaryn mamy, czarną perły nie mamy, esencja many, mamy esencję many? Tak, BTW, esencja many, ekstrakt. Aha, to czyli to jest to małe gówno. No dobra, to widzę, że się za bardzo jakoś nie przygotowałem do tego. Hej, ty! Kurde. I to mnie teraz będzie irytować, bo nie mam tych wszystkich składników, które bym chciał. A to mnie będzie męczyć. Wyjątkowo, bardzo. No kurde. A Morys nie mógłby mi dać tego wszystkiego. Czy będę musiał się fatygować? Po prostu. Hej, ty! A, no on mi nie pomoże, no to super. Zostałem w dupie. Czarnej, zaraz coś tam jest? Ja myślałem, zdawało mi się. A gdzie taką czarną perłę zdobędziemy, no? Czarna perła. Esencję many możemy u kupca, a bagienne ziele gdzieś w lesie znaleźć. Kurde, no. Nie mam pojęcia z tą czarną perłą. To jest akurat rzadka rzecz. Dobra, wiecie co? Zakończymy ten odcinek i wy najwyżej powiecie mi, gdzie mogę taką czarną perłę wytrzasnąć. Bo to już bym się gubił i gubił w tym. A esencję many i bagienne ziele sobie zdobędę bez problemu. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!